Czy uważasz, że dobry copywriter napisze o wszystkim? Czy Twoim zdaniem im więcej branż obrabiasz, tym lepiej? Dzisiaj opowiadam Ci o micie, w który wierzy wielu przedsiębiorców i wielu copywriterów, mianowicie, że dobry copywriter napisze o wszystkim. Teraz króciutkie intro. W tym czasie masz 8 sekund, żeby kliknąć lajka like dla Spotifyka, zostawić suba dla YouTube'a. To pomoże temu kanałowi rosnąć i rozbijać więcej mitów na temat copywritingu. Zapraszam. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. No dobra, to jak to z tymi copywriterami jest? Czy dobry copywriter napisze o wszystkim, czy nie napisze o wszystkim? To jest taki połowiczny mit, powiedziałbym, dlatego że dobry copywriter napisze o wszystkim. I gdybym dostał zlecenie z branży tak odległej od mojej specjalizacji, jak tylko się da, to pewnie bym to zrobił, pewnie bym to ogarnął. Kwestia tylko tego, w jakim czasie. I mówię to z praktycznego doświadczenia, dlatego że miałem takie zlecenie na temat cholernie trudny. Na temat, który mój klient zajmuje się od 30 lat i prawdopodobnie też popełnia błędy. Więc, więc tak. Można. Na... <laughs> A, tak. Można napisać o wszystkim, ale nie o wszystkim warto. Dlatego że ja wiem. Że żeby napisać dla tego klienta dobry tekst, to musiałem się przygotowywać 3 miesiące i tak nie kumałem. 3 miesiące. 3 miesiące researchu, i ja dalej robiłem błędy, dalej nie kumałem, dalej to nie było to. Myślę, że tutaj też i trochę klient miał jakieś nierealne wymagania, bo to miał być SEO Content, a nie poradniki do, do zakładania placówki badawczej, ale nadal 3 miesiące i ja jeszcze nie kumałem wszystkiego. To jeszcze nie była ta jakość, której klient oczekiwał, więc. Myślę, że no, żebym się zesrał. W 3 miesiące nie nauczę się tyle, ile mój klient nauczył się w 30 lat. Nie jest to wykonalne. Więc tutaj lepiej wziąć kogoś, kto spędził chociaż te 5 lat na studiach, ucząc się o tym. Tak? I ta osoba po tych studiach złoży lepsze kopii niż ja, prawdopodobnie kiedykolwiek bym złożył. Dlatego, że ona już się na tym temacie zna. To jest bardzo prosty przykład z tym, jak czasem oglądasz filmy szpiegowskie i szpieg musi się w kogoś wcielić. Na przykład dostaje legendę, że, że jest kardiochirurgiem. No i później trafia pomiędzy kardiochirurgów, czy w ogóle lekarzy i nagle się okazuje, że on nic nie wie. I jest problem. I rzeczywistość go weryfikuje. I myślę, że sporo copywriterów też w ten sposób się wywraca. Więc to, czy Ty możesz napisać na każdy temat, to jest jedna kwestia, ale to, czy warto pisać na każdy temat, to jest osobna kwestia, bo też wracając do tego klienta, o którym się uczyłem 3 miesiące, to zajmuje bardzo dużo czasu, więc żeby mnie się to spinało, to ja muszę za to wziąć bardzo dużo pieniędzy, a klient te bardzo dużo pieniędzy nie będzie chciał mi zapłacić, bo jemu się to nie będzie spinało. Tu musi być jakiś kompromis, tu musi być jakieś, jakaś współpraca. Jeżeli nie będzie współpracy, to oboje siebie znienawidzimy, bo klient będzie miał nierealne oczekiwania, a ja będę za to brał dużo pieniędzy. I tak nie będę dowodził tego, co klient chce, żebym dowiózł. Więc nie warto. Osobiście wolę pisać na tematy, na których się znam. Dlatego, że wezmę za to więcej kasy i zajmie mi to mniej czasu. Więc to jest prosty rachunek. Więcej kasy, mniej czasu. Czyli zarobić więcej w krótszym czasie. Zamiast się zmużdżać nad tematem, na którym się nie znasz, robisz temat, który się znasz. Być może robisz piąty, szósty raz to samo. I wiesz już, jak to zrobić. Ja tak mam z ubezpieczeniami. To nie jest tak, że jak mam napisać artykuł na temat jakiś ubezpieczeniowy, to muszę od nowa zaczynać cały research i zmuszczać się nad tym, jak to zrobić, czytać serpy i tak dalej. Nie, ja to już wszystko pra prawdopodobnie albo widziałem, albo robiłem. Więc po prostu siadam i robię. Robię tylko inaczej niż ma konkurencja. Może trochę lepiej, żeby ich w tych serpach przeskoczyć, ale to jest tyle. Tak samo jak robisz stronę internetową, tu przy kopii sprzedażowym, przy, przy, przy kopii sprzedażowym i przy kopii na. Strony internetowe sytuacja jest trochę inna, dlatego że tutaj czasem ta znajomość tematu może być taką przeszkodą, problemem. Dlatego, że ty, znając techniczny język, będziesz chcieć go używać, a klient, twojego klienta może tego technicznego języka nie rozumieć, więc tu powiedziałbym, że słabsza znajomość tematu może być zaletą, no ale też bez przesady. Tak więc podsumowując, dobry copywriter może napisać o wszystkim. Jeśli będzie chciał i będzie miał na to dużo czasu, i będzie miał za te dużo czasu zapłacone, ale wątpię, żeby klienci chcieli taką kasę płacić i wątpię, żeby to temu copywriterowi się opłacało. Zamiast tego lepiej pisać na tematy, na których się znasz, dlatego że weźmiesz za to więcej siana. Na koniec mogę przywołać przykład komika Rafała Paczesia. Uważam, że Rafał Pacześ może być dobrym handlowcem, pracował jako handlowiec, ale lepiej się zna na rozśmieszaniu ludzi. I wydaje mi się, że łatwiej jest wziąć po 60 czy 100 zł od 10 tysięcy osób na sali, czy nawet od 1000 osób na sali, skasować tę kasę, dać im pokaz i wyjść, niż coś sprzedać. Więc też uważam, że Rafał Pacześ mógłby wrócić do sprzedaży, mógłby znowu zostać handlowcem, ale bardziej opłaca mu się być z na tej zasadzie. Albo jeszcze inny przykład. W 1993 roku Michael Jordan poszedł na emeryturę. Dlaczego na tę emeryturę poszedł? Są różne teorie. Podobno miał długi hazardowe i musiał stronić od kasy. Podobno ojciec bardzo chciał, żeby zagrał w baseball. Może się wypalał. Cholera wie? Nie dowiemy się tego pewnie. W każdym razie poszedł grać w baseball. Facet, który był na szczycie NBA i do dziś jest uważany za najlepszego koszykarza w historii. Koszykarza, którego, który bardzo zdominował ligę i którego się wszyscy bali. Bali w sensie sportowym, bo paru było tam chłopaków, co byliby mu w stanie na, nastukać, ale wszyscy się go bali w sensie sportowym, bo on po prostu na parkiecie niszczył. Jak mu ktoś zaraz za skórę, to on tego kogoś niszczył. Ale jak poszedł grać w baseball przez te dwa lata to nadal dobrze mu szło, bo to była druga dywizja, czyli taki półprofesjonalny gdzieś, gdzie ktoś z ulicy się nie dostanie, a on się tam dostał z marszu, więc był ponad ponadprzeciętnym bejsbolistą ale nadal nie nietopowym bejsbolistą to nie był taki przeskok jeden do jednego jak był yy, nie był przeskok jeden do jednego w stosunku do NBA nie, był, nie miał takiego statusu, nie miał takich skillsów był no, niezłym bejsbolistą, ale nie był topowym bejsbolistą, więc na tej zasadzie i gdzie Michael Jordan się lepiej odnajdzie? No, kurde, myślę, że w NBA. W tym odcinku to jest tyle, w te parę minut wyjaśniłem Ci, dlaczego nie warto pisać o wszystkim. I możesz na koniec się zastanawiać, czy starczy dla mnie zleceń. Starczy. Uwierz mi, starczy. W dobie AI dobrzy copywriterzy są w cenie i w deficycie. Jest ich mało. Dobry copywriter, który zrobi szybko i być może wesprze się tym AI-em. Jest w cenie i klienci bardzo go lubią. Wspieranie się AI pozwoli Ci dowozić na czas. Więc zastanowiłbym się nad tym, czy Ty faktycznie chcesz pisać o wszystkim. No bo z drugiej strony, popatrz, najlepsza specjalizacja w mojej opinii to hobby. Coś, co robimy z własnej woli, po godzinach, nawet jesteśmy w stanie za to zapłacić. I to nie mało. Danka Piasetka ma bardzo drogie hobby, na przykład jeździ na motocykle do Rumunii. Sprzęt, strój i, wszy, i treningi trenerzy to kosztuje kupę pieniędzy, ale ona i tak za to płaci. Więc jeżeli masz hobby i na czymś się znasz, jednocześnie możesz o tym pisać, tak jak Aga Agastachowia, która kocha konie i będzie pisać o koniach, pisz o koniach. Jeżeli się znasz na koniach i kochasz konie, pisz o koniach. Jeżeli się znasz na samochodach, kochasz samochody i po godzinach możesz, nie wiem, siedzieć i dłubać w silniku cały dzień, pisz o samochodach. Po co masz pisać o operacji nerki, kiedy możesz pisać o samochodach? A jeżeli się znasz na operacji nerki, pisz o operacji nerki. Ja się znam na ubezpieczeniach, głównie piszę o ubezpieczeniach. Biorę czasem różne tematy po to, żeby wybić się z, bań, z bańki tej ubezpieczeniowej, po to, żeby rozruszać mózg, dać mu coś nowego. No, bo też umówmy się nie chcemy popadać w monotonię, ale do cholery. Jeżeli się najlepiej znam na ubezpieczeniach, czemu mam nie pisać o ubezpieczeniach? Przynajmniej to komunikuj, że ja się znam najlepiej na tym i będę najlepiej pisać o tym. Tyle. Rób to, co lubisz. W tym odcinku to jest tyle. Przypominam o bezpłatnych materiałach w opisie, m.in. kursie o tym, jak zarabiać więcej hajsu. Ja za dzisiaj Ci dziękuję. Jeśli dałem Ci wartość, zostaw suba dla YouTube, kliknij lajka like dla Spotifyka, to pomoże temu kanałowi rosnąć, rozbijać więcej mitów i Tobie zarabiać więcej hajsu. Siema.